Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Krzysiek. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia... Witajcie w kolejnym odcinku. Jeszcze zanim was poznałem. Uncharted? Na jakim cudem jeszcze żyjesz? Tery był zgoła innym człowiekiem. Gdzie w ogóle jestem? Zapisałem gdzie indziej, a... A pojawiłem się gdzie indziej. Dałem szefowi kilka drzeworytów, które przemyciłem z Japonii. Lubił szogunów i... O! Wracam, chłopaki. Odbugowało się. Uruchomiłem ponownie, słuchajcie. Daj mi chwilkę. Dobra. Dobra, już jestem. Zauważyliśmy. Na czym skończyłem? Lubił szogunów i... Alcazar był pośrednik. Jak się zachowywał? Wygadany i poryczy. Jakby lada chwila miał wybuch. W takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i czym prędzej się zginąłem. Dobra. Patrzcie na to, chłopaki. A to co? Zobaczmy, czy coś tu jest. O kurde, z tego miejsca widać praktycznie całe Kings Bay. Tak. Hej, patrzcie, tam jest miasto. Jest dolina rzeki. A, znajdźka. Assassin's Creed. Ło, ale widoczek. Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki z Shoreline? Trudno powiedzieć. Dobra. Zagadajmy do braciszka. Proszę, proszę. Niezły widoczek. Mam wrażenie, że za chwilę obudzę się w karcerze. Że to wszystko jakiś sen. Sam. Nie, nie, nie żalę się. Po prostu... Dobra, znajdźmy ten skarb. Jasne. No dobra, no to chyba jadymy. Doki, już widziałem tutaj. No, wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. Co sądzisz o tym moście zwodzonym, Nathan? Trochę tu nie pasuje. Wiesz, nie znam takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Na przykład skarbu piratów? Może. Dobra. Tam mnie wyświetliło jakąś Tyrolkę, ale... Aha, okej. Okay. Czyżbym mógł to zrobić tak? Na pewno. Teraz pytanie, czy uda mi się obniżyć, czy otworzyć ten most jakoś. Nathan, rzuć okiem. Ach, cholera, schody są uszkodzone. Nie dostanę się do korby. Okay. Poszukam czegoś, na czym można stanąć. Na beczce bym mógł stanąć. Okej, na czym można by to było stanąć? Jos. Okej. Zobaczmy tutaj do góry, czy coś nie będzie i ewentualnie tą tyrolką zjadę w dół. O, kolejny ten. Tak, to znak. Anne Bonny. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. W sumie. Avery pewnie i ją zaprosił. Okej, notatka, czytaj. Anne Bonny, most zwodzony. No dobra. Ej, młody! Słuchaj, na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia. Może się na coś przyda. O, właśnie. Ty to masz łeb.
tylko trzeba się dostać na szczyt wieży. Którędy? Myślę, że tędy. Zaczniemy. Okej, tu przejdziemy przez ten. Banks. Dobra, myślę, że powinniśmy teraz iść tu. Okej. Teraz tutaj. Ej, chłopaki! Za tym mostem stoi ogromna wieża! Największa ze wszystkich! Zajebiście. Bingo. Sam! Chłopanie! Chłopanie! Ja pierdziulam. Ej, młody! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest! Nic nie jest? Okej. Nie. Nic mi nie jest. Pierdolę. Przyprowadzę auto. A cóż, do czegoś się przyda, że przyprowadzi samochód. Dobra, jest i... korba. Wy się odprężcie, ja to załatwię. To znaczy, tu jest tylko jedna korba, wiesz? Działaj dalej, młody. O, szlak! Uważajcie na siebie! Zajebiście! Mają snajpera? O kurwa. Tak, snajper. To jest jakiś opancerzony tam przyjechał, czy mi się wydawało? Kurwa. O kurwa. Spadłem, ja jebie. No kurwa. No ja pierdolę. Skurwiel, no jebana mać, że ja nie mogę też kurwa napierdalać go z pięści? Piździkłak jebany. Ale mi takie rzeczy wkurwiają. No i nagle nie chce zdychać, co? No kurwa, nie zdechnie. Irytują mnie takie rzeczy w grze. Że na dupca, ale on kurwa żywotny oczywiście. Pierdyliard tamu przyjmie i dalej żyje. Kurwa! Pierdolę. Dobra, ci leżą. Come on!
shit. Ja pierdzielę. Ale to irytuje. Zaraz tu będę. A ja se zapierdala tam standardowo. Rusz dupę, no! Body. Kurwa, plecy, plecy! Staraj się, bo mam mało od życia. O! Wszyscy. Dobra. Tylko ale to było chore. Opuszczę jakoś ten most. Ja pierdzielę. Irytujące straszy. W chuj nawet bym powiedział. Zrobiła się gierka 18+, ale to nic. Naprawdę nie jeden co grał. Jeden co grał w grę. To napierdalał. Jo. Czekajcie, bo tu będzie jakieś ammo na pewno przy nich. Ja się w ogóle w piasek wkomponował. Granatas. Kolejny granat. Te rzeczy się przydają. Że ich samochodami nie mogę iść. Kolejny granat. Kolejny granat. Tutaj ten. Dobra. Okej. Jademy. Wielka wieża na wulkanie. Co, zbliżamy się do finału? Nie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to... mógł się też szarpnąć na jakąś porę, nie? Nie, nie. Musiałem się spróbować. Rozejrzyj się tutaj. To ile dokładnie wisisz Alcazarowi? Połowę. Połowę czego? No, on wie tylko o skarbie z Gunsway. Warte 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. Kremu też chodzi znacznie więcej.
trzeba było powiedzieć, że skarb jest wart 200 tysięcy. Nigdy nie podawaj wspólnikom prawdziwej wartości. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. Wszystko gotowe. No to lecimy! Pierdolę. Mam cię! Trzymaj się, młody! Fuck! Ruchy, ruchy! Nic nie jest? Bywa lepiej! Młody, wyciągnij nas z tego! Dobra, trzymaj się! No muszę przyznać, że ciekawie mieli. Ach, przednia zabawa, co? Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Nie, ale teraz muszę pójść. Dajcie spokój, przesadzacie. Panowałem nad sytuacją. No dobra, ale... O, dobra. Ty, ale tutaj ten moz jest jakiś taki nie halo. Z deszczu podrynne. Dawaj. Dobra, złapcie się czegoś! Prawie jestem zawiedziony. Ups! Dam radę tu wjechać. Chyba nie bardzo. Są jakieś drzwi. Dobra, zostawimy tutaj samochód, pójdziemy z buta. Dobra, to nasz przystanek. Okej, a teraz znajdźmy wejście. Dobra, chłopaki, idziemy po nasz skarb. Sam pomóż mi z tym. Jasne. Oho, lipka. Okej, tu jest tak. Jakaś znajdźka. Tędy nie wejdę. Okej, okay. Okej, czyli nie musimy iść tędy, to jest jedyne przejście. Co my tutaj mamy? Coś mi się wydaje. Nie bardzo. Ej, ostrożnie z tym, młody. No, nastąp się. Chyba coś tu jest z tyłu. Sam? Hej, hej, ja to chciałem rozpierdalać zaraz. Teoretycznie plan był dobry. Równie dobrze można było to po prostu, wiecie. Uwaga! Mówiłem, uwaga!
Okej, jakiś kręciołek znowu. Pospieszcie się! I poszedł! Tam, zaczekaj! Okej, tu jest jakiś stach znowu. Piłacki. Piłates von Kawaibów. Piłaci z Kawaibów, słuchajcie. O, znajdźka. Dobra, i tu jest to wejście, które było tutaj właśnie przysypane. Ale to chyba jest kolejna znajdźka. Tak. O. Okej, mamy. Nathan, Wiktor, tędy. Chyba się podniecił. A, długo na to czekał. Jakieś zajczki? Kurwa, tekst. Zmieścił się. Imponujące. Ale nie widzę żadnego skarbu. Wow. Chłopaki, idę! Dyzma? Patrz na to. Święty Dyzma. Mhm. Kolejny. No i? Co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Tomasa Tew. A to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonda. Czyli sami piraci. Okej, twoja teoria o wspólnym skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któreś ramię albo... No, spróbuj. Dawaj. Chłopcy! Jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to King's Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj, to ta wieża będzie Averiego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Ej, Wiktor. Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Wszyscy uwaga! O nie. Uważajcie! Kurwa. Jebany. Porządku!
jaki frajer. Zależy. Skąd trzeba jeszcze? Nadzieję. Nic wam nie jest? Nie. Tutaj. Zajebisto to jest. Dobra. Ej, co robisz? Potwierdzam przypuszczenie. Cholera. Patrz na to. Dobra. Już, co tam? Oni też rozgryźli wieżę. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane, bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No, ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Patrz. Trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. Na pewno to równie dobrze może być to. Cholera. Spokojnie. Zawsze to tylko dwie wieże. Dobra. To ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie, 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 nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam daj na luz, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Do miłego. Jakieś krótkofalówki albo coś w tym stylu? Chodź, Nate. Nie ma czasu. Ta. I 11. A skąd mają drugiego jeepa? Dobra, jest nasza wieża. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. To prawda. True. Dobra, słuchajcie, 11 rozdział zaczynamy, więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i na razie, hej hej.